Halleluja, dobry wieczór, albo dzień dobry, zależy gdzie kto mieszka. Dzień dobry, Bóg jest dobry, Bóg jest dobrym nauczycielem. Każdego człowieka chce zostać przyjacielem, chce nas wprowadzić we wszelką prawdę, bo poznanie prawdy uwalnia. Prawdą jest Jego Słowo, całe Pismo jest natchnione przez Boga, całe. Nie tylko tak zwany Nowy Testament, całe Pismo, Prawo Boże i prorocy również. Ale zajmijmy się dzisiaj paroma miejscami z listu do Rzymian. Chcę wam w prosty sposób pokazać, kochani, że my jako wierzący w Chrystusa Pana jesteśmy prawdziwymi Żydami oraz prawdziwym Izraelem. Izrael to jedno, Żydzi to troszkę co innego. Judejczycy tak naprawdę. Judejczycy. Juda, Judejczycy, państwo judejskie to nie był cały Izrael. Izrael jest to 12 pokoleń. Oczywiście to nie są tylko synowie Jakuba. Eksodus 12:38, tam jest napisane całe mnóstwo spośród narodów, również wyszło z Egiptu, razem z synami Jakuba. I to był cały Izrael. W księdze Jozuego też jest potwierdzenie tego, że cały Izrael, są to zarówno rodowici, synowie Jakuba, jak i ludzie, którzy weszli, zostali przyłączeni do Izraela spośród narodów. To jest wtedy cały Izrael. Więc cały Izrael nie jest homogenicznie, czysto genetycznie, jedynie i wyłącznie plemieniem Jakuba, czy potomstwem Jakuba, z pierwszego Izraela, potomstwem Jakuba. No nie, nie. Cały Izrael są to również narody, które zostały przyłączone do wyznawców Boga Izraela. I to jest cały Izrael. I tak to jest również w Nowym Przymierzu. Przez Jachusze Mesjasza, przez Jezusa Chrystusa. Kochani, zobaczcie. No a Juda wiadomo, Juda, Żydzi to tylko jedno z 12 pokoleń, albo dwa pokolenia, jeżeli traktujemy Judę jako państwo judejskie. Królestwo Judy, to tam zasadniczo było pokolenie Beniamina oraz pokolenie Judy. No i też również pewna część Lewiego. Ale teraz zobaczcie, kto jest prawdziwie Izraelem. Spójrzcie. 9 rozdział listu do Rzymian. Spójrzcie. Nie znaczy to jednak wcale, że Słowo Boże zawiodło. Nie wszyscy bowiem, którzy pochodzą od Izraela, są Izraelem. Jeszcze raz. Nie wszyscy bowiem, którzy pochodzą od Izraela, są Izraelem. Nie wszyscy, którzy fizycznie pochodzą od Jakuba, od Izraela, bo Bóg zmienił imię, dał Jakubowi imię Izrael, Jaszar Al. Nie wszyscy, którzy pochodzą od Jaszar Ala, są Jaszar Alem, są Izraelem. Nie wszyscy. Jeszcze raz. Nie wszyscy, którzy pochodzą od Izraela, są Izraelem. I nie wszyscy przez to, że są potomstwem Abrahama, stają się jego dziećmi. Lecz w Izaaku uznane będzie twoje potomstwo. To znaczy, nie synowie co do ciała są dziećmi Bożymi, lecz synowie obietnicy są uznani za potomstwo. Nie synowie co do ciała są dziećmi Bożymi, lecz synowie obietnicy są uznani za potomstwo. Albowiem jest słowo obietnicy. Przyjdę o tym samym czasie, a Sara będzie miała syna. Ale nie tylko ona, bo także i Rebeka, która poczęła bliźnięta z jednego zbliżenia z ojcem naszym Izaakiem. Bo gdy one jeszcze się nie urodziły, a nic dobrego czy złego nie uczyniły, aby niewzruszone pozostało postanowienie Boga, powzięte na zasadzie wolnego wyboru, niezależnie od uczynków, zależne nie od uczynków, niezależne od uczynków, ale od woli powołującego powiedziano jej, starszy będzie służyć młodszemu, starszy będzie służyć młodszemu, czyli młodszy będzie miał tytuł pierworództwa, pozycję pierworództwa. Jak jest napisane, Jakuba umiłowałem, Ezawem miałem w nienawiści, Ezawem wzgardziłem. Jeszcze raz, nie wszyscy przez to, że są wcześniej. Nie wszyscy bowiem, którzy pochodzą od Izraela, są Izraelem. Nie wszyscy, którzy pochodzą od Izraela, są Izraelem. I nie wszyscy przez to, że są potomstwem Abrahama, stają się dziećmi. Na przykład Iszmael również był obrzezany. Również był synem Abrahama. Nie uzyskał dziedzictwa.
Nie wszyscy przez to, że są potomstwem Abrahama, stają się jego dziećmi, lecz w Izaaku uznane będzie twoje potomstwo. To znaczy, nie synowie co do ciała są dziećmi Bożymi, lecz synowie obietnicy są uznani za potomstwo. Dzieci Boże to Izrael. Izrael to dzieci Boże. Czy to widać wyraźnie? Zobaczcie, to widać, co? Nie synowie co do ciała są dziećmi Boga, lecz synowie obietnicy są uznani za potomstwo. Ci, którzy mają obietnicę. A wiara została poczytana Abrahamowi. Nie tylko ze względu na Abrahama, ale również ze względu na tych, którzy będą mieli taką wiarę jak Abraham. A jaką wiarę miał Abraham? Miał taką wiarę, że Bóg jest w stanie wskrzesić z martwych, że On jest tym, który wskrzesza z umarłych. I to jest to, że my wierzymy, że wskrzesił swojego syna z martwych. My jesteśmy dziećmi Bożymi. Bo mamy obietnicę i wierzymy w nią, tak jak Abraham uwierzył. My jesteśmy Izraelem. Nie wszyscy, co pochodzą fizycznie od Izraela, są Izraelem. Ci, którzy mają obietnicę, są Izraelem. To są dzieci Boga. Jeszcze do tego, jak się ludzie nawracają, to jest mowa o tym, że w liście do Rzymian w 11 rozdziale, że zostają wszczepieni w drzewo oliwne. Spośród narodów, z pogan, zostają wszczepieni w drzewo oliwne. Że Bóg wyłamał gałęzie, które nie owocowały w drzewie oliwnym, w tym Izraelu. Czyli ludzie, którzy naprawdę nie byli Izraelem, według Ducha Bożego. Bóg ich wyłamał, odrzucił. Uschłe gałęzie są gotowe do spalenia. To już nie jest drzewo oliwne. Ludzie, którzy odrzucili wiarę, nie przyjęli wiarą Syna Bożego, Chrystusa Pana, Mesjasza, nie są drzewem oliwnym, są kupą chrustu gotową do spalenia. I to jest wielkie nieporozumienie, że liderzy kultu, infantylnego kultu chrześcijańskiego, bo są to ludzie infantylni, niedouczeni, nieznający pism, nierozumiejący Ewangelii, która była zapowiedziana już wcześniej przez proroków w pismach prorockich. O tym mówi w liście do Rzymian, na samym początku mówi apostoł Paweł, że Bóg przedtem zapowiedział Ewangelię już przez proroków. To ci infantylni liderzy zwodniczego kultu zwanego chrześcijaństwo nie rozumieją tych rzeczy. Nie rozumieją, że dzieci Boże to Izrael. Że my jako nowonarodzeni nie jesteśmy chrześcijanami. Termin nowonarodzony chrześcijanin dla mnie w moich uszach obecnie przy moim stanie zrozumienia brzmi jak nowonarodzona prostytutka albo nowonarodzony pedofil. To są mocne określenia, ale nowonarodzony lunatyk, zwiedziony, nieszanujący przykazań Bożych. Nowonarodzony człowiek, który nie szanuje przykazań Bożych. To jakaś sprzeczność jest, prawda? Można być przez chwilę zwodzonym przez różne dziwne nauki, miotanym lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie. Można być jak to dziecko. Pismo mówi o rozwojach, o etapach duchowego wzrostu. Według mnie apostoł Jan pisze o tym w pierwszym liście. Pisze do dzieci, do młodzieńców, do ojców. Czytajcie w liście apostoła Jana. Napisałem wam dzieci, napisałem wam młodzieńcy, napisałem wam ojcowie. Według mnie są to etapy duchowego wzrostu. Niedobrze jest, jeżeli człowiek czyta Biblię od 20 lat i pozostaje na etapie niemowlęcym i dalej się nie posuwa w zrozumieniu pism. To świadczy o tym, że coś nie tak jest z jego duchowym rozwojem. Więc ta Ewangelia, którą przedtem Bóg zapowiedział, musi się zgadzać z tym, co mówili prorocy. Nie wolno nic dodawać do słów proroków, nie wolno nic z nich odejmować. Żaden z proroków nie zapowiadał powstania chrześcijaństwa. Nazwa chrześcijaństwo, chrześcijanie, została wymyślona przez pogan z Antiochii. Przez niewierzących, nieodrodzonych duchowo ludzi. Nie została podana przez Boga, ani przez bożych ludzi. Występuje w całej Biblii zaledwie 3 razy. Apostołowie nie używali tej nazwy. Nigdzie nie widać, żeby zaczynali w ten sposób listy, żeby pozdrawiali chrześcijan, żeby używali na porządku dziennym tej nazwy. Po prostu jej nie używali. Raz jedyny tylko z wierzących to apostoł Piotr użył tej nazwy. Tylko po to, żeby się odnieść do sytuacji takiej, gdzie wierzących przezywano tym imieniem,
i zachęca wierzących, żeby sobie po prostu nie robili wielkiego problemu z tego powodu, że ktoś ich przezywa Christianos. To w tym kontekście należy rozumieć to, co Piotr pisze w swoim liście. To wszystko na temat tej nazwy. Nikt z apostołów nie używał w sposób aktywny tej nazwy. Raz król Agryppa zwrócił się tak do apostoła Pawła. Paweł bardzo roztropnie postąpił, odpowiedział królowi bardzo dyplomatycznie, ale to nie znaczy, że zaakceptował tą nazwę. Samo nie znaczy, że uczniowie w Antiochii zaakceptowali tą nazwę, bo nigdzie nie widzimy w Piśmie Świętym, żeby siebie samych tak nazywali, tak określali terminem Christianos, Christianie, czy tam chrześcijanie. Nazwy są istotne. Bóg posyłał aniołów, żeby nadawać imiona. Sam Bóg osobiście nadał imię Jakubowi. Izrael, Jaszaral, współrządzący z Bogiem, współpanujący z Bogiem. To są ważne rzeczy. I prorocy, tu mówię, że Ewangelia, która jest zapowiedziana w pismach przez proroków, nie mówi nic o założeniu nowego jakościowo jakiegoś zgromadzenia, które byłoby poza Izraelem. Cały czas ten cały ciąg historyczny wydarzeń związanych, czy prorockich zapowiedzi jest związany z restauracją Królestwa Bożego, czyli Izraela, czyli namiotu Dawida, czyli Królestwa, zjednoczonego Królestwa Izraela, 12 pokoleń, pod panowaniem Mesjasza. Z bardzo szeroko również otworzonymi drzwiami do przyjęcia wielu ludzi spośród narodów. Ci, którzy spośród narodów chcą przystąpić do przymierza z Bogiem, droga jest otwarta przez Mesjasza Pana. To znaczy, że chcą zachowywać szabaty Boga Jahwe, chcą zachowywać Jego święte dni, chcą zachowywać Jego dobre instrukcje, dobre przykazania. Tak jak Chrystus Pan zachowywał. To jest Ewangelia, która jest zapowiedziana w prorokach. A nie powstanie jakiegoś dziwnego tworu zwanego kościołem chrześcijańskim, gdzie ludzie są pełni buntu i rebelii względem przykazań Bożych. Bo mają wymówkę, że nie są Izraelem, tylko są jakimś kościołem chrześcijańskim. I to jest właśnie coś, co jest absolutnym kłamstwem. Ludzie, którzy w ten sposób uczycie, głosicie inną Ewangelię. To nie jest Ewangelia żadnego z proroków Bożych. Się musicie szybko opamiętać, bo przekleństwo Boże spada na was. Dlatego, że nie nauczacie restauracji namiotu Dawida. I o tym właśnie mówi przecież Jakub w Dziejach Apostolskich 15. Oni w ten sposób interpretowali wprowadzanie pogan do zgromadzeń. Zgromadzeń izraelskich, nie do kościołów chrześcijańskich. To pojęcie kościół jest fałszywe, zwodnicze i bardzo szkodliwe dla duchowo odrodzonych ludzi. William Tyndale świetnie to rozumiał i dlatego on nie wprowadził tego pojęcia do swojego przekładu Pisma Świętego, do przekładu Nowego Testamentu. 1526 rok. Przekład Williama Tyndale'a. I było dużo przekładów pism, wtedy we wczesnej fazie reformacji nie było słowa church, kościół w Pismach Świętych. I proszę, nikt mi nie mówi, że to nie ma znaczenia, jak to nazwiemy. Nazwy mają kapitalne znaczenie w Piśmie Świętym. Bóg posyłał wręcz aniołów, aby nadawać ludziom imiona, żeby nadać właściwe imię, właściwą nazwę. To jest ważne, jakie imię przyjmujemy. Ja jestem Izraelitą. Nie należę do synagogi szatana na Bliskim Wschodzie, nie mam nic wspólnego z tym rothschildowskim tworem spod gwiazdy szatana. Dokładnie, spod gwiazdy Saturna. Ten heksagram jest to gwiazda kultu fałszywego. To nie jest dzieło Boga. To jest synagoga diabła. Ludzie są w tym chrześcijaństwie, to jest po prostu infantylny kult. Kult, który infantylizuje myślenie ludzi. Ludzie nie myślą krytycznie, nie myślą analitycznie, powtarzają zasłyszane opinie jeden po drugim. Nie sięgają do Słowa Bożego. Teraz zobaczcie w drugi rozdział. Kto jest prawdziwym Żydem? Spójrzcie. Bo my, odrodzeni z Ducha Chrystusowego, Mesjaszowego, my jesteśmy prawdziwymi Izraelitami, my jesteśmy prawdziwymi Judejczykami. Prawdziwym jesteśmy Żydem w sensie państwem, królestwem Judy i królestwem Izraela. I my w sobie, znaczy Bóg w nas,
On łączy w jedną całość. Te rozdzielone dwa królestwa, 10 pokoleń oraz dwa pokolenia, czyli królestwo Efraima, czyli Izraela, 10 pokoleń, łączy na nowo z królestwem Judy, dwa pokolenia. I jesteśmy tym zjednoczonym Izraelem, tym odbudowanym namiotem Dawida. I o tym mówi Jakub w Dziejach Apostolskich 15. Nie o kościele chrześcijańskim, ale o namiocie Dawida, o restauracji namiotu Dawida. Oni tak postrzegali wchodzenie pogan do zgromadzeń izraelskich. I dlatego Jakub zaczyna swój list. Nie pozdrowieniem kościołów chrześcijańskich, ale pozdrowieniem 12 pokoleń Izraela w rozproszeniu. Bo to jest, o to chodzi, o odbudowę namiotu Dawida. 12 pokoleń w rozproszeniu. Nadal jesteśmy w tym rozproszeniu. To jest synonimiczna nazwa odrodzonego Izraela Bożego. Bożego, nie rothschildowskiego. Izrael rothschildowski to jest kabalistyczny Izrael. To nie jest Izrael Boga Jahwe. To jest dzieło diabła. Zobaczcie. Zobaczcie, skąd znamy wolę Boga. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Patrzcie, tu jest. Pouczony prawem znasz Jego wolę, umiesz rozpoznać, co lepsze. List do Rzymian, 2 rozdział. Znasz Jego wolę, pouczony prawem Bożym. Umiesz rozpoznać, co lepsze. Co lepsze? Kurczaki czy wieprze? Na podstawie prawa Bożego umiesz rozpoznać. Dlaczego popierasz jedzenie rzeczy, których Bóg zakazał jeść? Jeżeli tam jesteś tym chrześcijaninem, mówisz, że to wszystko jedno i wyciągasz z kontekstu, ze Słowa Bożego, pewne wizje Piotra, na przykład apostoła, żeby poprzeć jedzenie wieprzowiny. No to jest właśnie infantylne rozumowanie, takie niedorozwinięte, narodziło się dziecko na nowo, niedorozwój nastąpił, ale nie ma rozwoju i zatrzymało się w rozwoju na etapie 2-3-latka i próbuje nauczać Słowa Bożego. To jest taki duchowy niedorozwój wtedy u takich ludzi. Tak działa ten kult chrześcijański. Powoduje duchowy niedorozwój. Pouczony prawem znasz Jego wolę, umiesz rozpoznać, co lepsze, tak? Oczywiście tu kontekst o czym innym trochę mówi, ale w jaki sposób możemy być pouczeni, żeby znać wolę Boga? Prawem Bożym. W Piśmie Świętym jest napisane, co jest Jego wolą. Jeżeli jednak dumnie nazywasz siebie Judejczykiem, całkowicie zdajesz się na prawo, chlubisz się Bogiem, pouczony prawem znasz Jego wolę, umiesz rozpoznać, co lepsze. No niestety, chrześcijanie często nie dają się pouczyć prawem Bożym, odrzucają w ogóle z góry, a Stary Testament, my mamy nowy. I dlatego są głupi. Dlatego się nie można spodziewać mądrości wśród tych ludzi. Myślą, że są mądrzy, nie są mądrzy. Są głupi. I nawet teolodzy katoliccy śmieją się z protestantów. Bo protestanci oficjalnie twierdzą sola scriptura, że kierują się tylko i wyłącznie Słowem Bożym, a teolodzy katoliccy się śmieją z tego. Bo mówią, że gdyby się kierowali tylko i wyłącznie Słowem Bożym, to świętowaliby sobotę, a nie niedzielę. Ale to my, autorytetem nadanym przez Boga, zmieniliśmy świętość soboty na święcenie niedzieli. I protestanci robią to, co my żeśmy ustanowili. Jako nowy sposób oddawania czci Bogu. No w tym tonie mówią teolodzy katoliccy. Się śmieją się z głupoty protestantów. Jesteś przeświadczony, żeś przewodnikiem ślepych, światłością dla tych, którzy są w ciemności, wychowawcą nieumiejętnych, nauczycielem prostaczków, mającym w prawie wyraz wszelkiej wiedzy i prawdy. Apostoł Paweł w innym miejscu, w Dziejach Apostolskich 24, mówi, że wierzy we wszystko, co jest w prawie i u proroków. Chwali Tymoteusza za to, że Tymoteusz nabył mądrości do rozeznania zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie. Dlatego, że od dziecka zna Pisma Święte. Oczywiście prawo Boże i proroków, te pisma mógł znać. Tylko i wyłącznie te Tymoteusz mógł znać od dziecka. Więc tu Paweł pisze, apostoł, mającym w prawie wyraz wszelkiej wiedzy i prawdy. Gdzie jest wyraz wszelkiej wiedzy i prawdy? W prawie Bożym. Na przykład w dekalogu. Pamiętaj o dniu szabatu, o sobocie, 7 dzień tygodnia, aby go uświęcić. To jest wiedza i prawda.
Dlaczego tak wielu chrześcijańskich lunatyków staje przeciwko temu przykazaniu? No po prostu niedorozwój duchowy nastąpił. Uwiąt umysłu. Nie rozwijają się. Narodzili się na nowo, coś się stało. Trzeci rodzaj gleby. I coś się stało. I ziarno nie rośnie dalej. Zadławione jest. Opinie ze strony środowiska, wpływ kultury, przywiązanie do tradycji, fałszywe pojmowanie, jak zachowuje się szabat, patrzenie nie do Słowa Bożego, tylko w stronę kabalistów, talmudystów, szukanie wymówek. Po prostu. Odwrócili się od prawdy. Ty, który uczysz drugich, sam siebie nie uczysz? Głosisz, że nie wolno kraść, a kradniesz? Tak, są tacy nauczyciele. Głoszą, że nie wolno bałwochwalstwa uprawiać, nie wolno łamać przykazania Bożego, a zaraz czwarte przykazanie łamią. Na temat święcenia soboty łamią. Ty, który uczysz drugich, sam siebie nie pouczasz, mówi, że nie wolno kraść, kradniesz, mówiąc, że nie wolno cudzołożyć, cudzołożysz, który brzydzisz się boczkami, świątynię okradasz, chlubisz się prawem, przez przekraczanie prawa znieważasz Boga. Chrześcijaństwo przez przekraczanie prawa z Bożego znieważa Boga. Z waszej to bowiem przyczyny, zgodnie z tym jest napisane, poganie bluźnią imieniu Boga. Mają fałszywy obraz Boga. Obrzezanie posiada wprawdzie wartość, jeżeli zachowujesz prawo. Jeżeli jednak przekraczasz prawo, będąc obrzezanym, stajesz się takim jak nieobrzezany. Jeżeli zaś nieobrzezany zachowuje przepisy prawa, to czyż jego brak obrzezania nie będzie mu oceniony na równi z obrzezaniem? Czyli można zachowywać przepisy prawa bez obrzezania. I tak ten, który od urodzenia... który od urodzenia jest nieobrzezany, a wypełnia prawo, będzie sądził ciebie, który mimo, że masz księgę prawa i obrzezanie, przestępujesz prawo. Bo Judejczykiem nie jest ten, który jest nim na zewnątrz, ani obrzezanie nie jest to, które jest widoczne na ciele, ale prawdziwym Judejczykiem jest ten, kto jest nim wewnątrz, a prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca, duchowe, a nie według litery. I taki to otrzymuje pochwałę nie od ludzi, ale od Boga. Otrzymuje pochwałę nie od ludzi. Nie od ludzi. Nie spodziewaj się, że ludzie cię pochwalą. Nie patrz w tym kierunku. Patrz w kierunku Boga. Bóg cię pochwali. Nie dbaj o pochwałę ze strony ludzi. Niech cię to nie interesuje. Patrz w stronę Boga. Bóg cię pochwali. Będziesz odbierał coraz więcej od Niego. Objawienia, zrozumienia. On ci będzie otwierał zrozumienie. On ci będzie otwierał klapki w głowie i dawał ci światło poznania. Jeżeli będziesz patrzył w jego stronę, będziesz jemu chwałę oddawał. Nie przejmuj się tym, co ludzie mówią. Oni cię nie będą chwalić. Ojej. Ja myślę, skąd się bierze to, że ja mam siłę do tego, żeby te rzeczy mówić. Wiem, że są niepopularne. Już mówiłem wiele razy. Nie obchodzi mnie, co ludzie mówią. Obchodzi mnie, co Bóg mówi. Czy Bóg mnie pochwali? A nie ludzie. Nie spodziewam się, że będą mnie chwalić. Mnie tam ktoś od czasu do czasu pochwali, to dobrze dla niego. Niech chwali Boga. Niech uważa. Jak za bardzo będzie mnie chwalił, to może być skarcony przeze mnie. Bo ja wiem, że Boga mamy chwalić, dlatego że wszystko od Niego pochodzi. To od Niego przychodzi zrozumienie, objawienie, zachęta, natchnienie, światło poznania. Wszystko od Niego, przez Niego i dla Niego. I to jest najlepsza pozycja. Chwalić Jego, Niego samego, wywyższać Jego Syna. I wtedy od tego się cała frajda zaczyna, no. Ale lubię słuchać świadectw, że ktoś został zbudowany, ktoś zachęcony, że świadectw też, jak Bóg zadziałał w twoim życiu. Jeżeli tam masz jakieś fajne świadectwo, dawaj, zachęcimy się wszyscy. Świadectwo ma Boga wywyższyć. Niech ono pokaże, że Bóg jest żywy i prawdziwy. Widzicie, to tak, że my jesteśmy prawdziwymi Izraelitami, prawdziwymi Judejczykami, i w nas Bóg łączy ze sobą. To wszystko w tego zjednoczonego Izraela, 12 pokoleń razem. Tak jak zaczyna się list Jakuba. Pozdrowienia dla 12 pokoleń w rozproszeniu. I
całego tego rozproszonego Izraela gromadzi Chrystus Pan, Jahusza Mesjasz. Poprzez to, że buduje w nas tożsamość opartą na Ewangelii, którą zapowiedzieli prorocy. I ta tożsamość to jest to, że my jesteśmy Izraelitami. Halelujahua. To jest zaszczytne imię. Zobaczcie, jak zostało zdefraudowane przez tych dziwolągów z kultu kabalistycznego. Że mi się tak głupio ubierają i takie mają takie zabobonne różne wierzenia. Po to, żeby ośmieszyć zaszczytne imię, które dał Bóg swoim ludziom. Izrael. Yashar Al. Halelujahua. Jeszcze coś chciałem powiedzieć. Aha, że w liście do Koryntian, żeby poprzeć to jeszcze, 7:19 na koniec. Powtarzajmy sobie to słowo, które jest takie wymowne, dużo mówi. Niczym jest zarówno obrzezanie, jak i nieobrzezanie. Czytaliśmy drugi rozdział listu do Rzymian, że nie ten jest prawdziwie Judejczykiem, czy tam Żydem, który jest nim na zewnątrz, ale jest to obrzezanie serca, duchowe. Nie według litery, według przepisu zewnętrznego, ale wewnątrz. I taki ma pochwałę nie od ludzi, ale od Boga. Niczym jest obrzezanie, jak i nieobrzezanie. A ważne jest tylko zachowywanie przykazań Bożych. I to jest właśnie to wewnętrzne obrzezanie. Serce pokorne przed Bogiem, przed Jego Słowem. Nie szukające pochwały od ludzi. Jak będziesz mówił o tym, że świni nie wolno jeść, bo Bogu się należy chwała i cześć, dlatego świni nie wolno jeść i krewetek i innych różnych tam bzdur. Niezdrowych. Czy że święcimy sobotę, a nie niedzielę, to się raczej nie spodziewaj, że cię ludzie wokół pochwalą. Będą pokazywać, że się stukać raczej w czoło albo ze zdziwieniem patrzeć na ciebie i dawać ci różne dziwaczne argumenty pochodzące z tego infantylizmu chrześcijańskiego. Z tego takiego małego zrozumienia Słowa Bożego. No to jeszcze na koniec, a propos infantylizmu chrześcijańskiego. Ja wierzę, że się coraz więcej ludzi się budzi z tego snu duchowego. Do tej prawdziwej tożsamości, kim naprawdę jesteśmy. Że nie jesteśmy chrześcijanami, nie jesteśmy. Chrystus Pan nie był chrześcijaninem, ani żadnym z apostołów. My jesteśmy Izraelitami. Jesteśmy po prostu Bożym narodem wybranym. Wybrańcami Boga. A cierpliwość Pana naszego uważajcie za zbawienną, jak to również umiłowany nasz brat według danej mu mądrości napisał do was. Mówi apostoł Piotr w drugim liście. 3 rozdział. Nazywa apostoła Pawła umiłowanym bratem. Jak również we wszystkich listach, w których mówi o tym, są w nich trudne do zrozumienia pewne sprawy, które ludzie niedouczeni, mało utwierdzeni, opacznie tłumaczą. Właśnie, tacy chrześcijanie lunatyczni, takie infantylni liderzy tego kultu czczenia niedzieli. Tak samo jak i inne pisma, na własną swoją zgubę. Czyli nie tylko pisma Pawła są trudne dla tych ludzi, nieutwierdzonych, niedouczonych. Jest dużo rzeczy w Piśmie Świętym, jest dla nich trudne. Dlatego, że zamiast czytać Prawo Boże i proroków, to oni się skupili tylko na Ewangeliach, Dziejach Apostolskich i listach apostolskich. Jak mogą zrozumieć dobrze, jeżeli od początku nie czytają książki? Jak mogą dobrze zrozumieć? Jeszcze przyjęli tą fałszywą, zwodniczą nazwę do swojego systemu. Stary Testament. Stary, ale jary. Stare to złe, mamy nowe. Ja mam nowy testament, starego nie potrzebuję. Bo tak, faktycznie. Na co głupiemu wiedza i mądrość? Na co? Po co? Nie potrzeba. Głupi szczęśliwy jest z tą odrobiną, którą wie. I nie rozumie. Myśli, że rozumie. Oj. Ale Pan Chrystus powiedział, nasz Pan Jahusza Mesjasz, że mądry to jest człowiek, który kopał i dokopał się do skały i założył fundament swego domu na skalę, a nie na piasku. Buduj na skalę, nie na piasku, bobasku. Się dopiero na nowo narodził i se zaszkodził, bo nie poczytał prawa Bożego i proroków.
I żyje z taką wielką belką wokół się nazywa. Nowy Testament. I stał się belką wokół dla tych ludzi. Wiele takie wyrwane z kontekstu i interpretacje na opak tłumaczenie właśnie trudnych miejsc z listów apostoła Pawła i nie tylko. Na opak. Wy zatem umiłowani, halleluja, hoła, tam co mnie słuchacie umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, umiłowani, strzeżcie się, abyście dając się uwieść błędom tych chrześcijańskich liderów, którzy nie szanują praw bożych, obrzezanie nie ma znaczenia, czy brak obrzezania, co jest ważne, zachowywanie przykazań bożych, tych, którzy nie szanują praw bożych, własnej stałości nie doprowadzili do upadku. To jak to mam? Mam zachowywać szabat, czy nie mam zachowywać? To mogę jeść wieprzowinę, czy nie mogę? Nie szukaj, by cię ludzie chwalili. Szukaj, co mówi Słowo Boże i zabiegaj o pochwałę od Boga. A będziesz wtedy zachęcony i odważny. Halleluja. I wtedy zobaczysz z właściwej perspektywy, że świat wokół, całe to chrześcijaństwo zostali zwiedzeni. No na koniec jeszcze powiem, że ten duch antychrysta to ma takie dogmaty swoje, te takie, jak to mówię, cztery dogmaty teraz takie w miarę świeże przez ostatnie 500 lat. To są takie: heliocentryzm, grawitacja, ewolucjonizm oraz wielki wybuch, Big Bang. Cztery święte krowy ducha antychrysta. Na koniec tych czasów. Współczesny naukowizm, czyli gnostycyzm odrodzony. Wiedza dla wtajemniczonych. Pojawi się pan naukowiec w białym kitlu i to już jest po prostu jak kapłan w Egipcie, wszyscy na twarz przed nim. Takiego wała jak Polska cała. Pozdrowienia od Michała. To jest wszystko masońsko-jezuicka propaganda. Ten świat naukowy tak zwany. Zobaczcie, do czego to doprowadziło. Do kompletnego zaprzeczenia autorytetu Słowa Bożego. Do tego to doprowadziło. Żeby kompletnie wyrugować Boga Abrahama, Stwórcę, z tej sfery poszukiwań, czy sfery rzeczowej analizy w zrozumieniu świata, w którym żyjemy. Ludzie wkładają Biblię i Boga Abrahama na półki, aby przykrył to wszystko kurz niepamięci. To do tego to doprowadziło, ten naukowizm. Dobrze, że ta bańka mydlana teraz pęka. Halleluja. Że kochani, ludzie są, którzy nie szanują praw bożych, swoją stałość doprowadzili już do upadku. Baczcie, aby waszej nie doprowadzili. Szukajcie odpowiedzi u Boga. Nie polegajcie na ludziach. Badajcie pisma, testujcie. Pytajcie się tego, który widzi i słyszy w ukryciu. Rozmawiajcie z nim. Mówcie do niego. Oczekujcie komunikacji. On mówi do tych, którzy mówią do niego. On wynagradza tych, którzy go szukają, którzy wierzą w to, że on istnieje, i wynagradza tych, którzy go szukają. Czy on się przed nami ukrył, bawi się w chowanego? Tak jest, dokładnie. To są duchowe sprawy. To nie jest taka zabawa w chowanego, wiecie, co nie tak. On po prostu pracuje nad naszym charakterem. I rzeczy, które są łatwe do zdobycia, one nie wymagają wiele od nas. Bóg chce, żebyśmy się troszkę wysilili. Żebyśmy włożyli w serce w szukanie Jego. I to, co osiągamy dzięki pewnemu wysiłkowi, pewnej pracy, to wtedy bardziej cenimy. I sobie tak myślę, że dlatego Bóg się daje znaleźć tym, którzy go szukają. I zachęta jest taka: szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a otworzą wam. Proście, a otrzymacie.
Każdy, kto szuka, znajduje. Kto puka, temu otworzą. Kto prosi, otrzymuje. Że Słoneczka! Dzieci Boże! Dzieci Boga żywego! Izraelici! Na kolana! Wołajcie do naszego Ojca, Pana nieba i ziemi. Dobrej nocy w Bożej mocy życzę wszystkim.